Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Mamy już 10 minut po godzinie 8. Poniedziałek rozpoczynamy, chociaż w takiej jesiennej aurze, to w Piwnicznej, a na tę wyprawę do Piwnicznej zabierze nas burmistrz tego uzdrowiska, Dariusz Choróżyk. Dzień dobry, witam. Witam pani redaktor, witam serdecznie słuchaczy Radia RDN Małopolska. Witamy. Dzisiaj ważny dzień, dlatego że nowe obostrzenia wchodzą w życie, dotyczące oczywiście szkół. To akurat temat ważny dla samorządów, chociaż mamy też kolejne obostrzenia związane z branżą hotelarską, o tym później, ale zaczynając od tych szkół. Pierwsze, trzecie, od pierwszej do trzeciej klasy uczniowie będą dzisiaj już uczyć się zdalnie. Jak ta nauka w Piwnicznej będzie wyglądać? Może pochwalę się szkołą w Głębokiem, czyli jedna ze szkół w gminie Piwniczna-Zdrój, która będzie miała rzeczywiście zdalne nauczanie. Tam dzięki pani dyrektor rzeczywiście prężnie działamy. Pozostałe cztery szkoły, przynajmniej tak jak było na wiosnę, czyli będą wysyłane mailowo zadania, uczniowie będą odrabiali. Muszę powiedzieć, że dopiero w tym roku udało nam się wprowadzić dziennik elektroniczny, czyli to jest takie dla nas w gminie nowum. I dalej postępuje elektronizacja. Trochę nas na wiosnę COVID zaskoczył, ale nie daliśmy odporu i może, tak jak mówię, Głębokie w tej chwili dało krok do przodu, pozostałe szkoły mały odstęp z tyłu, ale na pewno w tym roku wprowadzimy takie z prawdziwego zdarzenia zajęcia dla uczniów. Bo pojawiały się oczywiście komentarze rodziców, którzy narzekają na to, że nie wszystkie zajęcia prowadzone są zdalnie na zasadzie kontaktu z dziećmi przez kamerę wideo. Takie rozwiązania też zostaną wprowadzone. Umówmy się, jesteśmy gminą uzdrowiskową położoną wysoko w górach. Wszyscy wiedzą, że jest problem z zasięgiem internetowym, więc to u nas jest dodatkowe utrudnienie. Z jednej strony rodzice narzekają, fajnie jest narzekać, z drugiej strony ja myślę, że to, co możemy robić, zarówno samorząd, zarówno dyrektorzy szkół, jak i nauczyciele, myślę, że nie odbiega poziomem od sąsiednich gmin. A myślę, że będzie jeszcze lepiej. A na przykład nagrania jakichś zajęć, nagrania widoku tablicy, tego typu rozwiązania, które byłyby przesyłane, nie tylko jakieś tam ćwiczenia, które dzieci muszą wykonać, takie rozwiązanie jest możliwe? Chcemy to jeszcze w tym roku wprowadzić, do końca roku mamy 1,5 miesiąca, myślę, że w tym roku uda nam się to wprowadzić. Czyli póki co te pierwsze, trzecie klasy jeszcze nie jest to taka zdalna nauka, jak na przykład w miastach, gdzie lekcje prowadzone są na żywo, tylko w tym momencie uczniowie dostają materiały, tak? Za wyjątkiem Głębokiego, jak już wspomniałem, pozostała szkoła, zgadza się tak. A co ze sprzętem? Bo wiemy, że tutaj wiele gmin też miało problem na zasadzie tego, że na przykład uczniowie nie mieli komputerów, nie mieli odpowiedniego sprzętu, aby te zajęcia prowadzić, tak że nauczyciele. Jest u was w gminie wystarczająco komputerów, laptopów, które można wypożyczyć uczniom? Dwukrotnie pozyskaliśmy w sumie 75 komputerów, laptopów dla szkół. Rozdzieliliśmy zgodnie z tym, jak zdecydowali dyrektorzy, czyli dla, że tak powiem, najbardziej potrzebujących. Nie mamy zgłoszeń, że ktoś nie posiada takiego laptopa. Oczywiście jest problem tam, gdzie jest dwoje, troje dzieci i rozumiemy, że wtedy potrzebne są 2-3 laptopy. Nie ma problemu tam, gdzie jest jedno dziecko. Także staramy się reagować i mówię, na ten moment nie mamy zgłoszeń, że jest jakiś problem z elektronizacją. Ale jak rozumiem, można się do was zgłosić i wtedy będziecie szukać rozwiązania. Do zespołu administracyjnego szkół, zgadza się, tutaj będziemy działać. Dzisiaj weszło zdalne nauczanie w klasach od 1 do 3, ale od soboty weszło także inne zarządzenie premiera dotyczące hoteli. Tutaj chodzi o to, że hotele nie mogą udzielać noclegów w momencie, gdy to nie jest podróż służbowa. Dla wielu miejscowości uzdrowiskowych to jest ogromny cios, dlatego że te ograniczenia dotyczą całego listopada. Pan u nas się wypowiadał, że akurat w Piwnicznej nie jest to aż tak duży problem, dlatego że ta baza noclegowa jest zdecydowanie mniejsza. Okazuje się, że w takim razie dość gładko wchodzicie w te obostrzenia nowe. Jeśli mogę tak trochę odwrócić sytuację, rzeczywiście mamy 3 funkcjonujące hotele, to nie jest wiele, ale za to mamy 2 w budowie hotele i tutaj się trochę inwestorom poszczęściło, bo ten COVID w zasadzie nie przeszkadza w niczym i na wiosnę, jak już mam nadzieję, wszystko się skończy,
Powiększy nam się baza noclegowa o 2 prężne, potężne hotele 4-gwiazdkowe. Także w tej chwili rzeczywiście nie narzekamy. W tej chwili to jest zadyszka, ale nie jest tak odczuwalna jak w sąsiednich gminach. A turystów jest tak samo jak w poprzednich latach o tej samej porze? Tak samo wielu? Z tego względu, że akurat Piwniczna jest taką przestrzenną gminą, gdzie naprawdę struktura gór jest taka przestrzenna, to nie jest Krynica zamknięta w wąwozie, to nie jest inne sąsiednia gmina. Rzeczywiście w Piwniczej można maszerować na tyle pagórków i w każdy weekend obserwujemy bardzo dużą ilość pojazdów, bardzo dużą ilość turystów, takich, którzy bardzo dużo jest Nowego Sącza, widzę po rejestracjach, także o takich jednodniowych turystów w ogóle się nie martwimy. No bo ciężko jest tutaj u was, jak rozumiem, po noclegach ocenić, czy ta frekwencja jest taka sama, więc jakiś przelicznik może macie, jakiś rodzaj zbierania informacji, na przykład w Centrum Informacji Turystycznej? Statystyk dotyczących tego, jak wielu turystów odwiedza Piwniczną? Takich kalkulacji nie robimy, natomiast ja każdy weekend chodzę po górach, akurat aktywnie spędzam i na przykład Sucha Dolina Obidza, Radziejowa, widzę po ilości aut, które tam są, może nie zdradzę liczby, bo czasami jest to irytujące dla mieszkańców, natomiast tych aut jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Podczas gdy w tamtym roku narzekano, że jest mało turystów, to w tym roku wręcz jest odwrotnie. Wszyscy narzekają, że nie mogą spokojnie przejechać, bo turyści jadą i jadą. Czyli powiedzmy, jednak małe miejscowości wygrywają w tym momencie. Dokładnie tak. Inny widok jest, jeśli zobaczymy rynek w Piwnicznej, tam może być pustawo, natomiast każda jedna droga, która prowadzi gdzieś na szlaki, ostatni parking jest naprawdę zastawiony autami. W końcu góry to największa atrakcja Piwnicznej, dlatego też nic dziwnego, że to właśnie tam turyści się wybierają. Panie burmistrzu, minął już prawie rok od momentu referendum, w którym ostatecznie nie został pan odwołany. Jak się pan czuje po tym roku i co z tą opozycją, która się pojawiała wcześniej? Odczuwa pan, że ona cały czas funkcjonuje i obserwuje to, co się dzieje w urzędzie, bo takie zapowiedzi tego patrzenia na pańskie ręce były, padały po referendum. Tak się złożyło, że rok po 15 grudnia, po referendum, 2 lata już od 4 listopada jestem burmistrzem Piwnicznej Zdroju. Oczywiście, że jest opozycja i bardzo dobrze, że jest opozycja, bo tak naprawdę opozycja budzi do działania wszelką władzę. Tylko ja zawsze powtarzam, żeby to była opozycja konstruktywna, która coś wnosi, żebyśmy się bili na argumenty, na jakieś propozycje, a nie oceniane było, czy coś ma być w danym kolorze, czy w innym. I żeby to nie była taka wojenka, która się czasami zdarza. Kto buduje opozycję Piwniczną? No, ci, którzy oddali w poprzedniej kadencji stołki i oni są niezadowoleni. Jeśli mówimy na ten temat, to mogę powiedzieć, na przykład kością niezgody w referendum było przedszkole, prawda? Bo stwierdzono, że stać gminę Piwniczną na wzięcie dotacji 10-milionowej, a różnica w ostatecznym finansowaniu przedszkola to było 15 milionów, więc około 5 milionów gmina powinna była wyłożyć na budowę przedszkola. Mogę się pochwalić, że przez ten rok zrobiliśmy oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Piwnicznej Zdroju, gdzie mamy dodatkowo wolnych 50 miejsc dla 50 dzieci i nie zrobiliśmy tego za 5 milionów z budżetu gminy, tylko za dużo, dużo mniej. I to jest nowe, funkcjonujące przedszkole, które działa. Rodzice są zadowoleni. Odwożą dzieci i do szkoły, i do przedszkoli. Mówimy o sytuacji sprzed COVID-u, no bo dzisiaj wiadomo. Sytuacja jest troszeczkę ograniczona, chociaż przedszkole jeszcze funkcjonują nie w trybie zdalnym, ale podejrzewam, że nie wszyscy rodzice wypuszczają dzieci z domu, bo takie sytuacje też się zdarzają frekwencyjne. A proszę powiedzieć, no bo jedna rzecz to było przedszkole, były zarzuty także pod kątem kultury i braku inwestycji w tę kulturę, na przykład w muzeum, czy też inne organizacje, być może bardziej tutaj organizacje niż same instytucje. Gmina inwestuje w tę kulturę, która no, dzisiaj przez COVID też ma problemy. Rzeczywiście przez COVID nie możemy jakby inwestować w takie otwarte działania, które w poprzednich latach można było kontynuować. Mm-hmm. Przenieśliśmy się aktywnie do internetu. Natomiast jeżeli pani wspomniała muzeum przez 2 lata, jak jestem burmistrzem, nadal nie wykazała dobrej woli współpracy, bo powtarzam,
W wakacje nie było COVID-u, muzeum dalej było zamknięte, a to przecież nie od burmistrza zależy, czy muzeum jest otwarte, czy nie, ponieważ muzeum jest prowadzone przez stowarzyszenie. My w gminie Piwniczna mamy 15 stowarzyszeń i wszystkie świetnie funkcjonują i one funkcjonują na zasadzie własnej pracy i dopiero zwracają się do burmistrza o ewentualne jakieś dofinansowanie. To co w takim razie z muzeum, skoro ono jest zamknięte, jak pan mówi, tutaj niewyrażona jest wola współpracy. Wiemy, że w tym momencie instytucje kultury nie mogą działać, ale w sytuacji, gdy będą już mogły działać, no to czy to muzeum cały czas będzie zamknięte, czy szykujecie jakieś kroki wobec? Jeszcze raz powtarzam, muzeum jest prowadzone przez stowarzyszenie, ja cały czas mówię o współpracy, chciałbym współpracować, natomiast nie widzę tej współpracy ze strony władz, że tak powiem, stowarzyszenia, bo tak jak powiadam, drugie wakacje minęły, kiedy byli turyści, muzeum było zamknięte, więc wprost zapytam przedstawicieli stowarzyszenia, z czym państwo chcecie wystąpić do burmistrza, skoro już drugi sezon muzeum było zamknięte w takim momencie, kiedy byli turyści. Co z tego, że na przykład dzisiaj by to muzeum było otwarte, kiedy już turystów nie ma? Więc, proszę państwa, najpierw ruch z państwa strony, mówię to otwarcie, najpierw niech stowarzyszenie pokaże, że coś robi, a wówczas burmistrz rzeczywiście pomoże. Burmistrz już pomaga, ponieważ stowarzyszenie nie płaci ani za lokal muzeum, ani za ogrzewanie, za żadne media, także wkład gminy jest istotne. Panie burmistrzu, to jeszcze te ostatnie minuty wykorzystajmy na informacje o inwestycjach. Nakło już praktycznie gotowe. Nakło w ogóle jest gotowe. W tej chwili oczekujemy na odbiór ze strony nadzoru budowlanego. Jest kładka pieszo-rowerowa, przepiękna. Nakło jest oświetlone. Jest pump track. Młodzież nie czeka na takie rzeczy i młodzież już latem rzeczywiście jeździła, pokazywała swoje zdolności. Jest to świetne miejsce, zważywszy, że rok temu jeszcze, może trochę więcej niż rok, tak naprawdę było to wysypisko śmieci i dzięki temu tylko, że było zarośnięte krzakami, nie było tego widać. Natomiast w tej chwili jest to po prostu piękna przestrzeń otwarta. Oczywiście przestrzeń do kolejnych inwestycji. Ja się śmieję, że właśnie na tym terenie połączymy cztery gminy, czyli będzie Szczawnica, będzie Muszyna z ogrodami i będzie Bobrowisko. U nas się będzie nazywało Bobowisko. W takim razie, co, Bobrowisko, rozumiem, że będzie można tak samo podglądać życie bobrów, tak? My planujemy trochę inne zagospodarowanie tych właśnie stawów, które mamy. Mniejsze one są niż w Starym Sączu. Ja akurat planuję tam zrobienie szklanego łukowego mostu, żeby można było trochę inaczej. Chcę coś ciekawszego, to znaczy patrzę, co mają sąsiedzi, no wiadomo, że nie będziemy tego powtarzać, zrobimy coś zupełnie innego. Możemy czynić tam inwestycje takie, na których nie będziemy mieli dochodu, ponieważ jest to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Natomiast powtarzam, do 2-3 lat na pewno wzbogacimy ten obiekt. Już się cieszy dużym zainteresowaniem. Tak? Czyli szanse na wybudowanie tego choćby szklanego mostu, rozumiem, to są najbliższe lata, tak? Dokładnie tak. A co z kolejnymi ścieżkami? Bo tutaj pan mówił też o dużych inwestycjach, że to nie tylko Nakło, ale także inne miejsca, gdzie ścieżki rowerowe się pojawią. To znaczy kończymy temat ścieżki rowerowej łączącej Muszynę z Starym Sączem, czyli wspólnie z Rytrem robimy brakujący odcinek Eurowolo 11. Ale także pozyskaliśmy blisko 10 milionów na niskoemisyjność, czyli powstaną w ten sposób ścieżki pieszo-rowerowe w czterech naszych największych wsiach, czyli w Wierchomni, w Łomnicy, w Kokuszce i w Głębokiem. To będzie też blisko 10 kilometrów ścieżek pieszo-rowerowych, czyli Piwniczna stawia właśnie na ten rodzaj sportu. To spytam jeszcze o parking, bo od jakiegoś czasu w centrum parking jest już płatny, ale słyszałam o planach, że ma powstać inny parking, bo tych miejsc w centrum jest niewiele parkingowych. Pani redaktor, przed nami 30 listopada sesja Rady Miejskiej, wtedy zdradzę więcej sekretów. Jest to dla mnie specjalna sesja, na której podsumuję 2 lata burmistrzowania i przedstawię plany do końca kadencji, czyli na pozostałe 3 lata. Rozumiem, że mamy się wsłuchać, żeby usłyszeć o kolejnych inwestycjach. Już dzisiaj panią redaktor zapraszam serdecznie 30 listopada do Piwnicznej. W takim razie na pewno będziemy przyglądać się sesji Rady Miasta i podsłuchiwać, co tam się będzie działo ciekawego w Piwnicznej. Mamy 25 minut po godzinie 8, więc pora już kończyć. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dariusz Choróżyk, burmistrz Piwnicznej, był naszym gościem. Dziękuję państwu, życzę miłego dnia. Słowo za słowo.
Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.